No i jeśli zastanawialiście się, jak wygląda The Crew z lotu ptaka, lecąc sobie od strony gór na Xboxie One X, to wygląda sobie tak. Gdzieś tam zaznaczone jakieś ulice, ścieżki i tak dalej. A można sobie tam wszędzie polecieć, gdzie tylko chcemy. To jest już taki znak rozpoznawczy dla serii chyba The Crew, że gdzie się spojrzymy, tam możemy sobie polecieć. Możemy sobie zaznaczyć gdzieś tam punkt na mapie. Możemy sobie zaznaczyć punkt gdziekolwiek chcemy. Kwatera festiwalu. Tam nie polecimy. My sobie polecimy tu. Znaczy, zaznaczę sobie ten punkt. Nie zaznaczę sobie. Kurde, nieważne. Odpaliłem wyścig. No i nawet całkiem dobrze się składa, że odpaliłem ten wyścig, bo będę mógł sobie odblokować w końcu samochód szosowy. Tutaj nie będę spoilerował sobie fabuły, ani razu tego nie oglądałem, po prostu ścigałem się samochodami za każdym razem, kiedy trzeba było coś tam słuchać. Przewijałem to po prostu, bo nie chcę sobie spoilerować. Później jak będę grał w pełną wersję gry, to będę to wszystko sobie na spokojnie przechodził, słuchał, patrzył, co tam mają do powiedzenia, ale chyba jakiś tam wątek fabularny nie jest tutaj aż tak wymagająco wciągający jak w The Crew 1, który był taki dramatyczny, pamiętacie? A tutaj jest tak, no to jest tak lightowo, jakieś tam super wyścigi, jesteś ekstra gwiazdą i wszyscy podkładają w tobie nadzieję, jesteś taki fantastyczny i uda się i będzie fantastycznie. No a tam była taka wciągająca fabuła, że tam walczyłeś o swojego brata, który został zabity. Tam próbowała się zemścić, tak dalej, tak dalej. Później już tej fabuły nie było w kolejnych dodatkach, ale te dodatki, jak wiemy, też były bardzo, bardzo fajne. Dzisiaj wyjątkowo bez kamery, bo nie wiem, czy widzieliście na poprzednim nagraniu, ale mam jeszcze tu puchniętą twarz po zabiegu chirurgicznym. Po prostu miałem usuwanego zęba chirurgicznie i o Boże. No i do tej pory mam jeszcze opuchniętą twarz. Dlatego postanowiłem dzisiaj nagrywać bez kamerki na moją twarz. Żeby, no w sumie, jakby była kamerka na moją twarz, to mielibyście chociaż się z czego pośmiać. Bo wygląda to tak, jakbym połknął ziemniaka. No ale. Ale dzisiaj bez. No i sobie tak, jedziemy. Czyli co? Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem wam, że The Crew 2 jest bardzo fajną grą i sporo się zmieniło w stosunku do The Crew 1, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie samochodów. Mam nadzieję, że jakiś nowy. Aha, bo tu chyba będzie mi 3 do wyboru. Tam była chyba Mazda RX7, Audi TT. Pamiętam, że już Audi TT w którejś tam becie wybierałem, więc. Więc Audi TT odpada. Nie podobał mi się ten samochód. Znaczy, nie był taki zły, jeśli chodzi o osiągi. Po prostu sportowy, początkowy samochód, jaki mamy w grze wyścigowej, tyle. Witamy w rodzinie Street Racing. Czy możemy to pominąć? Możemy, bo chcę już wybierać furę. I to jest bardzo fajne, że podczas wybierania tej pierwszej fury możemy sobie także przejrzeć wszystkie dookoła, które są i przetestować je oczywiście. Cyk, 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 cyk. Dobra. Możemy je sobie przetestować, pojeździć nimi chwilę. A, i mamy pierwszą ligę odblokowaną. Zastanawiam się, czy w otwartej becie będzie można sobie przetestować też inne pojazdy. Także co? Także jest sobie Mazda MX-5. No i możemy sobie przetestować nawet Regera, jeśli chcemy. Możemy sobie przetestować Vipera, nawet dragowy to jest. Oh shit! Dragowca ja sobie przetestuję zaraz. Regerka wygląda tak. No i oczywiście mamy tutaj jeden bieg. Regera bardzo fajnie się rozpędza, jak wiemy. Ma silnik elektryczny wspomagający, chyba do tam 60 czy do 100 km na godzinę pracuje głównie silnik elektryczny jako napędowy, a później włącza się silnik spalinowy, jakiś tam super podrasowany, ale tylko z jednobiegową skrzynią biegów, z jakimś tam jednym przełożeniem. Więc wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. No ale mamy ograniczony czas do testowania danego pojazdu, jeśli go oczywiście nie kupiliśmy. Więc tutaj zbytnio też nie nacieszymy się lagerą, bo jesteśmy w miejscu, gdzie jest troszeczkę
trzeba troszeczkę dojechać do autostrady. O, nie wyskoczę sobie, to nie jest GTA. Jestem przyzwyczajony z GTA, że możemy sobie wyskakiwać w takich miejscach, które teoretycznie nie są do przejechania. No ale mamy tutaj coś znacznie ciekawszego, czyli Viper dragowy. Nie? Czy to będzie tak samo działać? Tak, widzę, że tutaj mamy stopień jakby rozgrzania opon. Widzicie tam nad prędkościomierzem. O, i dojedzie do takiej... Zaraz. Zatrzymaj się, dziadu. O. Teraz mamy ten najlepszy stopień rozgrzania opon. I wtedy mamy takie... ty! Co to było? Wtedy mamy takiego boosta do prędkości. Czekaj, bo tutaj jest jakaś fajna droga. Może tu się pojedzie. Jezu. Ile on tam cisnął? Nie wiem, ale efekt prędkości jest zdecydowanie lepszy i lepiej wygląda niż w The Crew 1, tutaj w The Crew 2. Mamy 9 sekund, 8 sekund. To jeszcze draga polecimy. 300 km na godzinę. Samochodem stokowym, można powiedzieć. Dragowym, ale stokowym, no. No i tutaj mamy maździochę, wersja driftowa, ale już tam nie. Te drifty to są takie... Bardzo, bardzo kwestionowałbym jakość tych driftów w The Crew 2, naprawdę. No ale dobrze, mamy sobie na początku trzy samochody do wyboru. Jest to Mustang, jest to Mazda MX-5. I może tym razem wybiorę sobie Mustanga. Co ciekawe, wyszła teraz niedawno nowa wersja Mustanga GT. I mamy zliftowany przód. Ten przód się tak bardzo z przodu zakrzywia przy samym przodzie. Wygląda to ciekawie. Niektórzy myślą, czy tam uważają, że nie jest to taki prawdziwy Mustang. Ale co to znaczy prawdziwy Mustang? No, Mustang jak Mustang. No to Ford ustala, jak ten Mustang ma wyglądać, a nie... Moim zdaniem wygląda kozacko, no. Fajnie wygląda ten nowy Mustang z 2018 chyba roku, to jest rocznik 2019. I wygląda spoko, wygląda naprawdę. Chociaż nie, to jest 18 rocznik, bo już teraz można spotkać na ulicy tego typu samochody. Dobra, tu mamy już Street Race. W końcu mamy jakiś samochód czasowy, więc możemy sobie pośmigać. Cyk. No i w moim przypadku jest to Mustang, nie EcoBoost, tylko 5.0. Cyk. Jak ktoś tam widziałem, że się na grupie Kebaby Ludzka kłócił o to, że 5.0 występuje też w wersji EcoBoost. Nie będę się sprzeczał, w komentarzach możecie wypowiedzieć się na ten temat. Czy mamy Mustanga 5.0 EcoBoost? Okej. Więc Audi TT, pali kapcia na tył, świetnie, zwłaszcza, że to jest samochód z napędem na 4 koła. Zaraz ten Albert ten Fiat powinien palić na przednią oś. Czekaj, czy mój Mustang nie ma czasami... Co jest? Czemu te koła tak odstają? What the fuck? Co? Czy można będzie jakieś budykity instalować do tych samochodów? To jest zbadżone. Jezus Maria, serio? Ej, ja te poszerzone koła widziałem już we wcześniejszych wersjach The Crew i do tej pory widzę, że to jest. Chyba, że można będzie sobie jakieś dystanse do auta wpierdzielić, ale no, wyglądało to jak zbugowano. Teraz ten Mustang się już naprawił, nie ma tych zbugowanych, poszerzonych kół, ale tamten miał. Znaczy tam na starcie, nie? Czekaj, tu sobie mykniemy. Ops. Okej. Okay. Ciśniemy ich tam, kurde. No i Mustang daje radę. Całkiem spoko się go prowadzi, chociaż nie wiem, czy te samochody nie prowadzą się wszystkie bardzo podobnie. Tylko kwestia tego, jaki mamy na przykład tuning, czy szosowy, czy tam offroadowy, chociaż nie. Pamiętam, że te tetki tak nie zarzucało, jak Mustanga, ten leci bokiem. Właściwie robi takie power slide bardziej. Straszne, no. A ta tetka była taka bardziej ogarnięta, opanowana. Swoją drogą bardzo fajnie, bo też pytaliście się mnie o The Crew 2, jak się gra, czy warto kupić, bo zamierzał sobie na przykład kupić, nie wiem, tam jakąś inną grę i zastanawiał się nad The Crew 2 albo tą inną grę.
No i ja od razu odpowiadam, możecie sobie grę przetestować, praktycznie pełną wersję przed jej kupnem, grając właśnie w otwartą betę. Kilka dobrych dni, tam jeśli kogoś na przykład nie ma w domu akurat teraz, to może sobie grę tam pobrać za 3 dni i też sobie zagrać powiedzmy jeden cały dzień. Chyba do 25 czerwca jest ta beta otwarta i może każdy może sobie pobrać na każdą platformę, czyli PlayStation, czyli Xbox, czyli tam PC, bez żadnych opłat. Dodatkowo na PC-cie pogracie sobie bez opłat online, czego ja nie mogę zrobić na Xboxie, no ale też mogę sobie w każdej chwili pobrać otwartą betę na PC-ta. Także bardzo fajnie ze strony Ubisoftu. Jedyna wada moim zdaniem jest taka, że ktoś, znaczy nie wada dla graczy, tylko wada dla samego Ubisoftu jest taka, że jeśli ktoś sobie wystarczająco długo pogra w The Crew 2 w otwartą betę i to jest właściwie taki finalny produkt, no to już nie będzie miał zbytnio ochoty grać w tą wersję finalną, gdzie właściwie ta wersja jest już taką finalną, bardzo płynnie wszystko działa, tak, nie ma żadnych jakichś tam niedociągnięć, jeśli chodzi o rozgrywkę takich większych. No i można się cieszyć tą grą już teraz, tak naprawdę bardzo, bardzo fajnie się bawić. I jak ktoś sobie przez te parę dni pogra, może mieć już dosyć i nie będzie chciał kupić pełnej wersji gry. Więc to jest taki mój minus, który zauważam, jeśli miałbym tę grę jakąś gdzieś tam, jakoś gdzieś tam promować, no to rzeczywiście to byłby taki minusik, nie? Bo kurde, no jak? Można sobie pograć. Ale z drugiej strony dla graczy jest to świetne, no bo nie kupujemy kołta w worku, no nie? Wiemy co będzie zawierała ta gra, jak się będzie, cholera jasna, jak się będzie jeździć, co będziemy mieli w niej do roboty i przede wszystkim, czy będzie dawała nam... Ja pierdzielę, serio? Serio? Ja wale, nienawidzę takich sytuacji. Czy będzie ona dawała nam przede wszystkim fun? Ja pierdzielę, jak to się restartuje, cholera, wyścig? No i udało się ukończyć. Fantastycznie, musiałem tego małego gnojka zepchnąć z drogi pod koniec, ale tam dobrze mu tak. Bo mi próbował wyprzedzić. Jakiś taki super skrętny jest, a ten mój Mustang no niestety nie jest skrętny w ogóle, ale wygrałem mimo to do niego jakieś tam części, proszę bardzo, cyku cyk. Układ wydechowy, opony, skrzynia biegów, uhuhuhu. Dobra, ci mają jakąś historię wyścigów ulicznych, sobie opowiadają, cyku cyk, co mnie to obchodzi. No dobra, weźmy sobie tak. I tutaj patrzę, to jest super, że mam pokazany nasz dokładny przejazd samochodu po tym wyścigu. To jest ekstra, bardzo mi się to podoba. Centrum LA, ucieczka. Podróż, zobaczmy. To chyba będzie ucieczka przed policją, nie? Nie, a Aha, to jest przed strefą, dobra, kapuję. Tutaj by się przydał dragsterowy samochód jednak. Dragsterem to się fajnie robiło. No ale są dragstery, oczywiście, że są w The Crew. Naszym zadaniem jest jak najdalej odjechać od strefy. Cholera jasna, nie tu pojechałem. No, chyba tutaj. Dawaj, ziomek. O nie, to nie tu. Shit. No i dogoniła mnie strefa. Prawie 1500 metrów. Bardzo spoko. Dostałem jakieś tam rzeczy. Moja popularność wzrosła. No i teraz, czy ja będę miał dodatkowe jakieś tam eventy do roboty? Czy to jest po prostu ograniczone do w otwartej becie do kilku eventów? Nie wiem jak to jest. No nie, pojawiły się jakieś tutaj The Strip, Street Race w Las Vegas. A nie ma gdzieś na otwartym teren. Co to tutaj jest? Jakiś ziomeczek sobie wbił do gry. Spoko. Street Racing. Właśnie zastanawiam się, czy tutaj jest rozgrywka cross-platformowa. Kurde, nie pamiętam. Chyba nie ma tutaj, nie? Tego cross-platform. No dobra, wbijamy sobie. No zajebiście, uwielbiam jak mi zasrany trafik zajeżdża zawsze na rogę.
fajne, że od razu pojawia się jakiś tam znajomy na świecie. Ciekawe, czy to z innej platformy, czy z Xboxa też. No i jesteśmy. Ops. Pięknie. No i ciekawe, czy tutaj któryś z samochodu będzie miał poszerzone koła. Wcześniej miał Mustang, ale teraz wszystko jest chyba ok. No, ma jakieś fajne BMW tutaj sobie jedzie. Fajne są te nowe BM-ki. No tam to akurat nie była taka super nowa chyba. Nie jest tych nowych, może to jest to nowe. O, Viperek sobie ciśnie. Pyk. Ale Mustang najlepszy. Ja do niego nawet nie wsadziłem teraz tych części, które wygrałem, a powinienem, byłbym szybszy. I nie wiem, czy tutaj są okrążenia, czy co, czy to jest po prostu sprint. Nawet nie było tam chyba napisane, nie? Co to dokładnie jest. Ops. Idziemy sobie przez lotnisko. Właśnie, na lotnisku jeszcze nie byłem. Tylko tutaj trzeba by było się udać samochodem driftowym bardziej. No właśnie, a propos tego driftowania, to tak, driftowałem Mazdą RX-7 w którejś tam becie. Co tu robi wieża Eiffla? No. Powiem wam, że to driftowanie to było takie... Nic nadzwyczajnego. Rzucało tym samochodem strasznie. Znaczy, tak powinno być w samochodzie driftowym, ale wyglądało to tak sztucznie. Mi się nie podobało. Przynajmniej na pierwsze takie odczucie. Może po jakimś tam lepszym dostosowaniu swoim własnym te samochody będą przyjemniej driftować, ale ja jakoś w ogóle nie mogłem się odnaleźć w driftowaniu samochodem w Decru 2. I... No i co? Nie wiem, czy będę chciał w ogóle driftować. Jeśli tak, to będzie wyglądało na przyszłość. O, zauważyłem też, że gdy jedziemy samochodem, to można sobie sprawniej obracać kamerą, bo gdy lecimy samolotem, ta kamera podczas obracania jest taka jakby trochę szarpie. A tutaj jest, przy samochodzie jest taka płynna bardziej, ale to może też w tej becie tak jest. Ops. My w ogóle się nauczyliśmy grać w te bety, no nie? Różnych gier. W bety, wczesne dostępy na Steamie na przykład. I teraz taka beta jakiejś gry to nie robi na nas wielkiego wrażenia, że o, udostępnili betę gry, to pewnie coś zupełnie nowego. Co ty? Jakoś teraz to dla nas jest takie zupełnie normalne, ale jeszcze kilka lat temu jakbyśmy grali w jakąś tam wczesną wersję gry, to byśmy się czuli tak wyróżnieni i w ogóle, a teraz takie jest. Okej, wczesna wersja gry, niech sobie będzie. I... O, i ciupiemy. Tak jakbyśmy grali w normalną grę. Gramy w takie niedokończone gry, kupujemy je za duże pieniądze, jak na przykład w PUBG'a. I co? I ciśniemy w tego PUBG'a i fajnie, zadowoleni jesteśmy, że w ogóle gramy w jakąś grę po sieci, która jest popularna, nie? Zamiast zastanowić się, czy kupiliśmy skończony produkt. To tak jakbyś kupił sobie sweter, ale bez rękawów, tak? I chciał w nim chodzić w zimę, powiedzmy. No kurde. Nie jest tak trochę? Bety powinny być, i w ogóle wczesne dostępy powinny być udostępnione za darmo. No ale wiem, że to jest też jakiś tam sposób finansowania gier swoją drogą. No dobrze, i co my tu mamy? Właśnie, dobra, jest trochę tych eventów nowych. Jest tego naprawdę dużo i powiem wam, kurde, nie bardzo chcę to przechodzić. Nie bardzo chcę to przechodzić. Więc co my tu mamy? Street Race. Rally. Street. Chyba przeszedłem tak zwany prolog teraz. Powerboats. A tu co mamy? Extreme Series. O, to możemy zobaczyć. Okej. Okay. Zobaczmy, co to jest. A, ja chyba wiem, co to jest. To jest to, czego nie można było nagrywać we wcześniejszej wersji gry, chyba. O, to chyba było zakazane. Było objęte embargo, pamiętam, nie mogłem dla was tego nagrać. Teraz w końcu będę mógł to zrobić. Zobaczmy. Drugi etap Live Extreme. Nie mogę tego pominąć. Może to już jest końcówka tej? Końcówka bety, jeśli wziąłem za koniec od razu. Nie no, chyba nie. Zresztą wszystko jedno. Oj. Panie, tak to miało być. Miałem go zepchnąć, on miał polecić, a miałem pojechać do przodu. Kurde, ale...
Co on tam będzie w wodzie siedział cały czas? Spoko. Nie mam pytań. Czyli jakbym zepchnął tam wszystkich do wody, to bym do końca zawodów już jechał sam? Trzeba będzie to kiedyś przetestować. Travis, Amy, ale patrzcie, oni mają jakieś tam Vipery, ja takiego zwykłego Mustanga. I co? I mogę ich wyprzedzić? Z Vipera, no? Serio? Jeszcze rozumiem Chargera, ale Vipera? No to powinien już 4 paki cisnąć, nie no, żartuję. 4 paki to nie, ale powinien trochę szybciej jednak. Te dinozaury tu są. O shit, ale mnie zarzuciło. Dałem nitro na zakręcie i co? Dobra, co tam z przodu jedzie takiego hardkorowego? Że on taki dobry jest. Ciekawe, czy tutaj jest takie sztuczne doganianie w tej grze. Ja czasami zauważam, że jak się oddalam zbytnio od przeciwników, to oni zaczynają mnie troszeczkę doganiać, więc myślę, że to doganianie może tutaj działać. A nie, ten gościu tam z wody się jednak wydostał, bo widzę, że teraz jedzie na czołówce. A czekajcie, da się tutaj... O, i tak się gra. Zajebiście, kurde. No, i już mamy pierwszy skrót do gry online. Ale patrzcie, zobaczcie, jak oni mi teraz dogonili, nie? Ja tam skróciłem naprawdę mega. A... O, co? A, okej, dobra. To się samo zmienia. Ja tam naprawdę skróciłem sobie bardzo mocno. Oni zaraz byli już za mną, także... No niestety, o, shit. Ho, ho, ho. Wygląda na to, że doganianie tutaj jest i wygląda to dziwnie, bo myślisz, że się oddaliłeś od przeciwników znacznie, a okazuje się, że oni zaraz są przy tobie, za tobą. Zwłaszcza przy samochodach to czuć, chociaż łódki też. No, z jednej strony jest to fajne, bo nie jedziemy cały czas z przodu sami, nie? Gdzieś tam ci przeciwnicy cały czas z tyłu się pojawiają. Może weźmy sobie... O, kamerę możemy sobie taką ustawić. Możemy sobie ustawić jeszcze kamerę z kokpitu, jeśli ktoś chce. Cyk. Spoko wygląda ten kokpit, nie? Tylko czy on jest martwy? Wygląda na to, że te ekrany są martwe. Natomiast ten po środku jest taki żywy trochę, nie? Ops. O, ty. A ci tutaj co? Oni tak wyskoczyli. Spoko. Nie, rezygnuję z tej kamery jednak. Teraz chyba zacznie się offroad, coś tak czuję. O, nie ma opcji, ty mnie tu nie wyprzedzisz. Wow. Już się tutaj zwęża i to znacznie, ale nie, teraz się rozszerza. To jeszcze kawałek idziemy. Podobał mi się tamten skrót. Ops, teraz tu i wracamy na wąską ścieżkę. Czyli tak, mieliśmy już szosę, teraz albo będziemy mieli offroad, albo samoloty. Właśnie nie wiem co, jakiś skok stany i potem zmiana na samolot, nie mam pojęcia. Czyli tak wyglądają te wyścigi Xtreme, że ścigamy się wszystkimi pojazdami, nie? Najpierw, o teraz to będzie offroad. No, będzie offroad. Najpierw są to jakieś tam samochody czasowe, potem właśnie motorówki, potem offroadowe i tak dalej. Ja powinienem sobie chyba przed tymi zawodami ulepszyć mój samochód. A czemu ja tu pojechałem? A, fajnie. Mogłem pojechać sobie drogą. O, i teraz, a widzicie? Ten nawet spadł do wody, głupek. A, shit, mnie też odbiło głupio. Chodzi o to, że jak mnie już dogonili, to zaczęli zwalniać. Ja właśnie się zastanawiam, czy tutaj chodzi o ściganie samochodami, czy tu chodzi bardziej o wspólną jazdę. Bo oni chyba cały czas muszą być przy mnie, wygląda na to. Nie wiem z czego to wynika. Czy my tu się mamy ścigać, czy jak? Nie, no jest. Pozycja 1 na 4. O, czekaj, bo ja tu miałem jechać. Pozycja 1 na 4, więc teoretycznie powinienem się ścigać, no. Ale nie wiem, jaki tryb sobie teraz ludzko wyłączyć.
Ty! Shit. Czy powinienem cisnąć, czy nie? No bo jak będę sobie jechał tak na spokojnie, to oni też będą na spokojnie sobie chyba jechać. Do wody wjeżdża, co za ty? I ten Nelly od samego początku wjeżdża do wody. Potem siedział tam i się kąpał na samym początku. Potem go zrespawniło i już jechał normalnie. O, jest meta. Czyli tu jest końcówka, mieliśmy do dyspozycji dwa rodzaje pojazdów, czyli lądowe i wodny. Cyk. No i jesteśmy. Tyż. Powinienem sobie teraz ulepszyć te samochody, czy pojazdy ogólnie pod względem osiągów. O. Dobra, do zobaczenia z tym razem, elegancko. Gdzie są moje części? Dawaj części. 20 tysięcy baksioru? Hurra! Gdzie są moje części? Nie ma tu części? Uuu. Dobra, coś tam odblokowałem. No, nieważne. Samolot. I lecimy. I nitro. Spoko. Użyte nitro w samolocie, zawsze spoko. Co my tu mamy? Tutaj jakiś kontenerowiec, taki wielki. Możemy sobie tu wpłynąć do, znaczy wpłynąć, wlecieć do miasta. Możemy sobie tutaj jakieś akrobacje porobić. Fajne jest to, że możemy między tymi budynkami sobie latać. Trochę brakowało tego zwiedzania The Crew z jakiejś takiej innej perspektywy. Chociażby właśnie lotu ptaka. To jest spoko. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Od razu mi się podobał pomysł wielu pojazdów, wielu rodzajów pojazdów w The Crew, no bo mamy taki ogromny świat, Stany Zjednoczone i możemy sobie w różny sposób teraz tutaj, ale mi się to nie podobało teraz. Teraz to mi się nie podobało. Próbujemy lecieć w dół, ale zaraz przy lądzie nas tak jakby zatrzymuje i nie możemy całkowicie w dół. Całkowicie przy ziemi sobie leć, tak żeby lekko co tam kołami zahaczać nawet. Nie wiem, czy niektóre stunty będą możliwe do wykonania. Co tam się świeciło? Teraz zobaczymy, o ile mi się uda tutaj. Zaraz, bo tutaj coś się świeciło, ja widziałem. O, jest. Co to robi? Teraz ja się tutaj na łódkę steguję. To się świeci i coś mamy tu zabrać, tak? Nie. To po co to tu jest? Jakiś coś, nie wiem. Dziwne. A właśnie, ciekawe czy jak się... Aha, to chyba muszę mieć wybrany samochód, żeby... O, patrzcie, jak się dziwnie samochody ładują. Lol. Są pokazane tylko takie kropeczki z przodu, a potem to się zamienia w taki prawdziwy samochód. Ale dziwne. Mustang? Nie, offroadowiec. Czyli jest samochód ten, którego używaliśmy ostatnio. Myślałem, że pojawi się Mustang szosowy, jak się respawnujemy powiedzmy nad szosą, żeby się pokazywała odpowiednia klasa tego samochodu. No ale widocznie tu chodzi o ostatni, nie? Osiedł. Da się tu bukiem? Da się, ekstra. No nic, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z The Crew 2. Trzymajcie się, na razie, pa pa.